Cześć kochani, witam Was w kolejnej jesiennej inspiracji. Tym razem będziemy robili takie liściowe misie. Będziecie do tego potrzebowali zwykły taki papierowy talerzyk, klej typu Magic introligatorski, który właśnie nam utrzyma nawet kasztanka. Do tego oczywiście jakieś brązowe liście i biały, czarny papier do zrobienia oczek. To co, zabieramy się do pracy. Papierowy talerzyk smarujemy klejem, dokładnie cały dookoła. Następnie z liści odcinamy ogonki i przyklejamy liście dookoła talerzyka, jeden obok drugiego. Jak trzeba gdzieś dodatkowo posmarować klejem, smarujemy i doklejamy. Końcówki obcinamy. Na środku przyklejamy dużego liścia, który będzie buźką naszego misia. Doklejamy też nosek z kasztana i buźkę. Teraz z czarnego papieru wycinamy dwa kółeczka. To będą oczy i kolejne dwa z białego papieru. Przyklejamy naszemu misiowi. No i teraz jeszcze przyklejamy małe takie bliki w oczach, żeby nasz misiu był bardziej wesoły. I na koniec doklejamy od spodu uszka. Jedno i drugie. No i proszę, miś gotowy. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie nam łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i oznaczcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Do zobaczenia!